taki mecz był z kategorii, kto strzeli bramkę, ten wygra. I gratuluję Legii, bo to Legia zdobyła bramkę. Niestety zbiegło się to z tym, że my zaczęliśmy grać w osłabieniu, także już bardzo trudno było jakąś sytuację stworzyć. Do tego niewiele czasu, ile nam zostało. Dlatego to się tak fajnie ułożyło Legii. Troszeczkę też ten mecz prowadzony był przeze mnie w kontekście zmian, które musiałem dokonywać, bo każda z trzech zmian była spowodowana kontuzjami, niestety. W związku z czym nie do końca można było z ławki to rozegrać tak, jak planowałem. Gratuluję Legii. Zdobycie Mistrzostwa Polski przez Lech graniczy z cudem, ale nie jest niemożliwe. My musimy teraz zdobyć 9 punktów i zobaczyć, co się wydarzy. Pierwsze 15-20 minut, ten moment odbioru piłki nie realizowaliśmy dobrze. Było dużo niedokładności, gdzie naszym plusem było płynne przejście do akcji ofensywnej w poprzednich spotkaniach. I tutaj nie wiem, czy to presja, czy niedyspozycja, no to muszę się zastanowić. Później od tej przerwy na napoje troszeczkę ta gra się nam poprawiła, troszeczkę było więcej zgrania, ale nie zagraliśmy dobrego spotkania. Na pewno temperatura sprawiła, że może ten mecz nie był aż tak szybki, jak mógłby być, gdybyśmy grali nie w słońcu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało wpływ na to, co się działo na boisku. Być może na jakość, bo ja mam takie wrażenie, że nie było to dobre widowisko. Ja nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzicie, ale z ławki nie było płynnych akcji, wielu płynnych akcji takich, gdzie kibice mogli gdzieś tam zagrzewać się, że emocjonować tym, co się dzieje, jakichś pojedynków jeden na jeden, dynamiczne gry na jeden kontakt, małe gry z arytmią. No ja tego nie widziałem w swoim zespole, Legii chyba też, ale to jest ocena na gorąco, więc nie chcę tutaj nic sugerować. Być może ta temperatura spowodowała, że te zespoły nieprzyzwyczajone, bo jeżeli mówimy, że ktoś powie za chwilę, dobrze, ale w Anglii tak się gra, tylko że to jest kultura angielska i tam się gra od wielu, wielu lat, a w Polsce to się gra jedno spotkanie czy dwa w sezonie o tej godzinie, więc być może miało to wpływ, na pewno nie na wynik spotkania, a być może na widowisko.